29 października wspominamy błogosławionego Michała Rua, prezbitera. Michał urodził się w Turynie 9 czerwca 1837 roku. Jego ojciec, Jan Chrzciciel Rua, był kierownikiem jednego z wydziałów fabryki broni. Z pierwszego małżeństwa doczekał się 5 synów, z drugiego 3 kolejnych i 1 córki. Michał był wśród nich najmłodszy. Gdy się urodził, 4 z jego rodzeństwa już nie żyło. Kiedy Michał miał 8 lat, zmarł jego ojciec. Wtedy 2 synowie z pierwszego małżeństwa opuścili macochę, będąc już ludźmi pełnoletnimi. Pozostała więc ona z 3 synami, Janem, Alojzem i Michałem. Pani Rua nadal mieszkała w fabryce, gdzie wkrótce pracę rozpoczął Jan. Alojzy i Michał uczęszczali natomiast do szkoły elementarnej, którą przy fabryce prowadził kapelan robotników. W pobliżu fabryki na Waldokko święty Jan Bosko rozpoczął właśnie swoje dzieło pod nazwą Oratorium. Michał chętnie do niego uczęszczał wraz ze swoim bratem Alojzym. Do pierwszej komunii świętej Michał został dopuszczony w roku 1846. W roku 1848 zapisał się do szkoły prowadzonej przez braci szkół chrześcijańskich. Co niedzielę uczęszczał natomiast do oratorium świętego Jana Bosko, w którym po mszy świętej chłopcy mieli zapewnioną godziwą rozrywkę. Święty Jan Bosko kierował także do chłopców kazanie i osobną katechezę. Bacznym okiem śledził swoich podopiecznych, gdyż najlepszych z nich zamierzał doprowadzić do kapłaństwa, by w przyszłości mogli dalej prowadzić jego dzieło. Pewnego dnia zaproponował także Michałowi naukę łaciny i dalsze studia. Matka zamierzała wysłać Michała do pracy w fabryce broni. Chłopak prosił matkę, by zezwoliła mu na dalszą edukację. Wkrótce Michał zamieszkał przy oratorium. Pełnił rolę asystenta świętego Jana Bosko, kiedy chłopcy zbierali się w niedzielę i w święta. W roku 1854 Rua na ręce świętego Jana Bosko złożył śluby zakonne i objął jako kleryk samodzielne prowadzenie oratorium na drugim krańcu Turynu. W roku 1858 przeniosła się na stałe do oratorium także pani Rua, by pomagać świętemu Janowi Bosko w gotowaniu, praniu i pracach w ogródku warzywnym. Przez 18 lat była dobrym aniołem dla kilkudziesięciu sierot internatu, żywiąc ich i odziewając. W tym samym czasie Michał Rua uczęszczał codziennie do seminarium diecezjalnego w Turynie na wykłady filozofii oraz teologii. W roku 1860 otrzymał święcenia kapłańskie. Był to pierwszy kapłan wychowanek świętego Jana Bosko. Cały czas wolny od studiów, błogosławiony Michał Rua spędzał w oratorium z uczącą się młodzieżą. Do najpiękniejszych chwil życia Michała należała niewątpliwie pielgrzymka do Rzymu wraz ze świętym Janem Bosko w roku 1858. Założyciel Salezjanów rozpoczął wtedy zabiegi o zatwierdzenie reguły nowego zgromadzenia. Zaraz po święceniach kapłańskich święty Jan Bosko uczynił księdza Rua kierownikiem naukowym wszystkich szkół salezjańskich. Około 300 uczniów uczęszczało wtedy do gimnazjum, drugie tyle chodziło do szkół zawodowych i wieczorowych, wreszcie ponad 1000 osób w niedzielę i w święta do 3 oratoriów, świętego Franciszka, świętego Alojzego i do nowo otwartego oratorium Anioła Stróża. Zadaniem księdza Rua było czuwanie nad programami nauki, nad nauką młodzieży, kontakt z nauczycielami i wychowawcami, dostarczanie dla oratoriów odpowiednich gier i staranie się o kapłanów dla posługi duchowej. W roku 1862 miasto Mirabello w Piemoncie ofiarowało świętemu Janowi posesję i przyrzekło dopomóc w budowie internatu i szkoły gimnazjalnej. Na przełożonego nowej placówki Jan Bosko wybrał księdza Rua. Kiedy po 5 latach ksiądz Michał opuszczał Mirabello, szkoła bardzo dobrze funkcjonowała. W roku 1865 święty Jan Bosko mianował księdza Rua dyrektorem administracyjnym całej rodziny salezjańskiej. Powstawały nowe domy. Nad wszystkimi miał opiekę ksiądz Rua. Kiedy miał 30 lat, bardzo poważnie zachorował. Lekarze byli bezradni. Wtedy święty Jan Bosko powiedział do swojego wychowanka: „Nie chcę, żebyś umarł. Musisz mi jeszcze pomóc w tylu sprawach”. Ksiądz Michał wyzdrowiał i podjął dalej na długie lata pracę u boku założyciela.
Współpracował ze świętym Janem Bosco w założeniu żeńskiej rodziny zakonnej córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, powołanych do życia w roku 1872. Pomagał w zorganizowaniu pierwszej wyprawy misyjnej do Ameryki Południowej w dziele pomocników salezjańskich, w założeniu czasopisma dla wszystkich dzieł salezjańskich, był więc prawą ręką świętego Jana Bosco. Od roku 1884 święty Jan Bosco był tak wyczerpany pracą, że nie mógł prowadzić tak wielu instytucji. Dlatego za zezwoleniem papieża Leona XIII wyznaczył swoim wikariuszem generalnym i zastępcą księdza Rua. To na jego rękach święty Jan Bosco zmarł 31 stycznia 1888 roku. Niecałe dwa tygodnie później, 11 lutego, ksiądz Rua otrzymał dekret Stolicy Apostolskiej, która wyznaczyła go na przełożonego generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego. Kierował nim przez 22 lata, aż do śmierci w dniu 10 kwietnia 1910 roku. W momencie śmierci świętego Jana Bosco ksiądz Rua objął opiekę nad 64 placówkami i około 700 współbraćmi. Swoim następcom zostawił natomiast 341 domów w 30 krajach i około 4000 członków. Michał Rua był cały oddany Panu Bogu. Za swoją naczelną jedyną misję uznał pracę dla chwały Bożej, zwłaszcza poprzez służbę wobec ubogiej i opuszczonej młodzieży. Wedle relacji świadków jego życia miał dar czytania w sercach i w sumieniach, przepowiadał przyszłość, przywrócił zdrowie kilkunastu chorym i kalekom. Wymagał od innych, ale ogromnie troszczył się także o potrzeby swoich współbraci. Rady, jakie pozostawił przełożonym domów, są bezcenne dla wszystkich przełożonych. Tak wiele w nich serca, doświadczenia i mądrości. Michał Rua przyjmował pierwszych Polaków do zgromadzenia. Otworzył także pierwsze domy w Polsce. Miejsce Piastowe w roku 1892 i Oświęcim w roku 1898. Sam też dwa razy odwiedził naszą ojczyznę w roku 1901 i 1904. Jest patronem Suwałk i Szczecina. Do chwały ołtarzy wyniósł go papież Paweł VI w dniu 29 października 1972 roku. Dzień śmierci błogosławionego Michała przypada pod koniec Wielkiego Postu lub w tygodniu wielkanocnym, dlatego na dzień liturgicznego wspomnienia wybrano właśnie datę beatyfikacji. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Michała na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie eleison.